Podróżować w czasie można jak dotychczas, tylko naprzód. I to w ramach biologicznych możliwości organizmu. Ilość i czas trwania przerw w podróży nie wpływa na dystans, jaki efektywnie przebywa każdy z nas od urodzenia do śmierci. Van Troff mówił wtedy jeszcze o innych sprawach. O teorii grawitacji, o modelach czasoprzestrzeni. A ja ciągle nie mogłem pojąć, do czego zmierza. Potem zjechaliśmy windą do piwnic budynku. Mephi prowadził mnie ciemnymi korytarzami. Schodziliśmy jeszcze niżej, do dalszej kondygnacji piwnic, o której istnieniu nawet nie wiedziałem. Wreszcie u kresu ślepego korytarza Van Troff zatrzymał się. Wsunął dłoń w szparę stropu i po chwili betonowy blok przed nami obrócił się nieco, ukazując ciasną komórkę, z której biegły w dół, w głąb wąskiego szybu metalowe spiralne schodki. Gdy stanęliśmy u ich szczytu, profesor ręcznie obrócił betonowy blok. Świecąc latarką, zaczął zstępować w dół. Poszedłem za nim. Szyb miał kilkanaście metrów głębokości. Schodki kończyły się w stożkowej niszy. W środku stalowej płyty podłogi widniała okrągła klapa z uchwytem. To jest właśnie ten gadżet, powiedział Van Troff, podnosząc klapę. Od kolistego włazu biegła w dół metalowa drabinka, niknąc w ciemnej czeluści. Zdejmij zegarek. Odpiąłem z przegubu mój elektroniczny chronometr. Profesor wziął go ode mnie, z kieszeni wyjął kłębek nici i odmotał kilka metrów. Do jednego końca przywiązał mój zegarek, drugi owinął sobie wokół palca. Popatrz, przyłożył mój zegarek do swojego. Czerwone cyferki na obu czasomierzach zmieniały się w identycznym rytmie, pokazując ten sam czas z dokładnością do jednej sekundy. Van Troff opuścił ostrożnie w otwór włazu uwiązany na nitce zegarek i zamknął klapę. Zaczekamy chwilę, powiedział, patrząc na mnie ze swym szatańskim uśmieszkiem. Gdy upłynęło około minuty, odchylił klapę i wyciągnął mój zegarek. No i co powiesz? Spytał znów, kładąc mój zegarek na przegubie obok swojego. Mój niezawodny astronautyczny chronometr późnił się o minutę i kilka sekund.